Że białobłosy co się tak. Krwawy baron Białowac? Jak sam skurwysyn. Ty! Trupa mi zgnije, jak lać nie przestanę. Na chuj ci to żelazo. No, siwy. Tempo, tempo! Naprzód. O co poszło? Potrzebno. Co przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami.
Jesteś Wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, Wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Teraz wolno. Musiała mówić staruszka. Ktokolwiek to tu umieścił, wiedział, co robi. Otwory nie zastawiają pułapek. Coś tu jest. To nie zaraz. Jadłem. No. Nie, mam jeszcze chleb. A pieczyste, dobra, to może na kolację. Eksplodująca pułapka.
Ten, kto ją zastawił, zna się na rzeczy, które mam z głowy. Coś tu nie gra. Zaraza, same się nie zatrzasnęły. Zahaczyłem o drut. Spust pułapki. Spust pułapki. I po problemie. Strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Zobaczę, co jest na górze. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich. A kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów. A dla mnie to zwykłe skurwysyny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. Wyręczyłem cię. Widzę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Miałeś niezły pomysł. Zaszyć się w miejscu pełnym potworów. Dzięki temu nie kręcą się tu przypadkowi ludzie. A na przyjście nieprzypadkowych jestem przygotowany. Zabójcy? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin, trafiłem na wielu, którzy chcieli mnie zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Straciłeś czujność, dałeś się wciągnąć w pułapkę. Jedyne pułapki, jakie tu są, sam pozakładałem. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. Zabójców. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje, gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język.
Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Nie oddalaj się! Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy się nie obrabował. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edirn wydano za Ludwikiem list kończy. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skurczybyka i trochę się odkuć. Wytropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w Złotym Wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozmawiać dla zabicia czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci. Ale za zdradę więcej. Leto, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Geralt z Rivii, Wiedźmin. Drugi Wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj, co mówisz. Jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie, to Wiedźmini! To Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was zrobimy wyjście. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo? Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Arnold Wester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie, od dalekiego południa po góry smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska.
Brendan Wilfe, a po Saxon Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobry dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. W Nilfgaardzkim półświatku tak karano za długi. Miej oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Czy co? Zawrzeć gęby! Letto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Chlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokąd? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Co ja na to? Ja na to, że już po was.
Zangwebarski jad. Coś tu nie gra. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Nic ci nie jest? Odzyskałeś przytomność, ale zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lochmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co z Ludwikiem? Też był częścią planu? Nie. Jedynie komplikacją. Choć przyznam, że jego zdrada dała mi trochę do myślenia. Ale musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że Leto z Gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermoren, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia. Wróciłeś? Co z moim domem? Jest już bezpiecznie. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Nie. Może ktoś ją ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj dobrze
Innej nagrody nie mogę ci zaoferować. Tak zrobię. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Ja gadam do siebie. Miałem wyłączone, fajnie. No co ty żeś włączył? Arda. Ardem poproszę. Rudek chętnie. Dupa zamknięta. Ależ wieje. Jest Dolores. Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Co, jest to jakaś skrzynka może? Chyba się powieszę. No i kurde, co? Gdzie mnie jeszcze nie było? Tu nic nie ma. Nie, jest coś. Klucz do szopy. No masz napisane, że to jest klucz do szopy, no to skąd, nie wiesz? Szopa. Chyba tu. Co było zamknięte? Ktoś tu kiedyś mieszkał. Coś tam jest. Jakaś skrzynka.
O! Ale 100 florenów. Dolores. No to fajnie, no to trochę kurde zarobiliśmy. 100 florenów to już jest coś. Dobra, teraz co? Teraz tutaj, do tej wiochy. Przejedziemy się. Do kibla nie można wejść. Co my jesteśmy? Dziadunio mi opowiada, że raz już na tych wzgórzach zalęgło się smoczysko. Nieodkryte miejsca. Co jeszcze ciekawego? Zlecenie potwór z bagiem. No to tylko jedno zlecenie. Wdzięczności mu nasi dziadowie sprawili zdrowotnie. O, niedźwiedź. Nie pamiętam, chyba na Quen był wrażliwy. O, mi pizno. O kurde. Jeszcze w jakieś krzaki się wpierdzieliłem. Kurwa, mocny ten niedźwiedź. Udało się. Płotka, gdzie jesteś? Dajesz płotka. Chodź, podjedziemy kawałek. Daleko nie ma, ale sobie podjedziemy. Obozowisko bandytów. Bym się zaraz to nie spróbował. Gdzie ten jasnowic? A tu byłem chyba kiedyś, kojarzę to. Wieś Benek. Jakie zadanie gości mu dla nas? Pamiętam tego gościa, tego jasnowidza będzie można jakieś karty wygrać, tylko że on kurde ma talię potworów. Jest tak zajebiście mocny. Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Mam dar, widzę przyszłość. Twoją także. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam, jakbyście mieli coś do jedzenia. Jedzenie mam, coś tam mogę ci dać. Dziękuję, taki dar zasługuje na przepowiednie. No to dajesz, jedziesz. No dobra, słucham. Widzę białego wilka.
patrzy, jak wielka żmija kąsa i pożera srebrną linię. Chce ją zatrzymać, ale żmija jest szybsza. Lilia musi zginąć. Lilia to Temeria. No nie przyszłość. Żmija to co? Już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuje moje trzecie oko. Ale gdybyście mi przynieśli smoczy korzeń... To rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Zobaczę, co da się zrobić. Smoczy korzeń. Pierwszy raz słyszę. Co ty, gościu, tutaj masz? Uchodźca. Co masz dla mnie? Na północ wam droga? A co? Bo gdyby tak, to może byście sprawdzili, czy naszym ludziom się co nie stało. Długo nie wracają. Czym konkretnie mogę pomóc? Niedawno z południa jechała kupiecka karawana. Wynajęli część naszej grupy, żeby im drogę do mostów wskazali. Mieli wrócić wczoraj. No dobrze, rozejrzę się. Tomił, mój brat, ich prowadził. Łebski chłopak, z nim gadajcie, bo reszta to... A, tu będzie zlecenie, dobra. A zlecenie to tam na samym szarym końcu będziemy robić. Zlecenia w sumie nie mają się nijak do fabuły. Ale są ciekawe. Mi się zlecenia zawsze fajnie robiło. Zlecenia są kozackie. Aż jakaś taka mała historyjka. Trzeba się przygotować, stwierdzić, jaki to jest potwór. A potem trzeba się przygotować na tego potwora. Biały zając. No właśnie, to przed tym zającem. To jest właśnie ten easter egg. Pełno szkieletów, ten tutaj biały zając, jaskinia. To jest świętego Graala. To jest Monty Pythona. Kiedyś to oglądałem. Tu jest w tej jaskini. Gule? Drugi level. Co wy możecie mi zrobić? Zardzewiały miecz, na cholerę mi to. Jest korzeń. Smoczy korzeń. Ciekawe, czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. Może bardziej mu się przeszłość przypomni. No dobra, idziemy. Gdzie ja idę w ogóle? W drugą stronę. Ale w sumie zróbmy sobie zapis. Bo czemu nie? Sprawy rodzinne to chyba. Lecimy w pierwszy. Najlepsze jest to, że robiłem sobie zapisy specjalnie po tym, po zakończeniu gry. I chyba mi się one utraciły. Tak mi się właśnie wydaje, że bo ich nie widzę.
Nie jesteście w baronowie, prawda? Podakowa to coś ostatnio słabuje. Mówiła mnie, że się za śmiarkiem nie jest. O, jesteście z powrotem! Mam to, o co prosiłeś. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. Naćpię się korzeniem. Widzę wilka. Brnie przed siebie, do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko, wysoko, wie, że to jej ostatni lot. Estuadesse, tak będzie. Wypatruj znaków. Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego. Idźcie już. No i git. Wróżbita naprawdę powiedział. I to było na tyle. 50 punktów doświadczenia. No nie jakoś super dużo. No dobra, w sumie tak jak obiecałem, zrobiłem dwa zadania. To weźmiemy się teraz za zadanie główne, czyli panie lasu, szukaj wiedźmy z bagien. Gdzie one kuźwa są? Na bagnach, no, logiczne. Mamy jakiś znacznik, to tam się przedostaniemy. Polatamy sobie po bagnach. Geralt, załóż kalosze i idziemy w bagna. Słodka ścieżka. Kapliczka jest, widzę. Chyba o to chodziło. Z robakami. Zajebiste ciasteczka. Skrzyneczkę znaleźliśmy, fajnie. Burza, psia krew. Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to obaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna takie łaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty!
Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał: chowaj ta dziewki po lasach! Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im! Tak mówił. Słuchajcie, dziewczyna, której szukam, ma kłopoty. Jeżeli nie chcecie pomóc mnie, to pomóżcie chociaż jej. A ty skąd wiesz, że tu była? Ponoć trafiła do wiedźm na bagnach. Ale tu przecież nie ma żadnych wiedźm. Są tylko żaby i padalce. I Janek. A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli, i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Dosyć tego. Zadałem proste pytanie. Widzieliście tę dziewczynę, czy nie? Nie bójcie się. Nie ma się co bać, babciu. Jemu zależy, to się złości. Może Janek coś wie. Zaprowadzę go do Janka, zanim go szlak trafi. Janek jest zmyślony, a ty nie powinieneś używać brzydkich słów. Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie. Już ja cię przypilnuję. A ty przestań straszyć dzieci. Idź sobie stąd. Idź! Co tu się odpierdala? Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno! Nie będę z tobą rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka? Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. Chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Dużo gadania. Głupi, nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Bre. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. No dobra. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie.
Znaczy nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Szukam. No to szukamy, no. Tu jest. Jednego mam, czterech mam znaleźć, dobra. Znalazłem cię, nie chowaj się. A że się schował. Warsuku dostaliśmy, znaczy dostaliśmy no, przepis na to. Więc spoko. Ale nie wiem, czy Sukuba znajdziemy. Miałem kiedyś zadanie z Sukubem, to po prostu dałem mu żyć. Wiedźmin nie zawsze zabija. Przejdź. To jest. Widzę cię. Dobra, jeszcze jedno. I chidź. Znalazłem cię ostatnio. Na pewno oszukiwałeś. Tak. Chodź pod domek, muszę się pochwalić. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Jankiem. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Babciu, babciu, jak net śmiel w żyć użaru! Chodź, babciu! Nie bój się. Ja nic nie wiem. Nie pierdol, zaraz mi wszystko opowiesz. Gdzie babcia? Jest zajęta. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek to kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Oj, git. Co się dzieje? Kto powiedział brzydkie? To wszystkie słowa brzydkie. A
No i są też udobce. Ej! Nie ma takiego bicia, nie ma takiego bicia! Jeśli Janek nie jest zmyślony, na pewno zostawię za sobą ślady. Jest dziwne drzewo. To to? Czy nie to? Kolejny utopca. Jak ja was kurwa nienawidzę. O ty! Te muzyczki, które się odpalają, są tak kurwa zajebiste. Oj, mógłbym ich słuchać, słuchać. Czasem jak nie mogę zasnąć, to po prostu odpalam sobie soundtrack z Wiedźmina i usypię. Jest coś, jakieś ślady mamy. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Janek, kici, kici, kici. Ależ wieje. Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Wywabianka. Kurwa. Janek? Nie bój się. Ale ty brzydki jesteś. Ten jaki Maryj. Jesteś oblakinią? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Porządku. Uważaj! Biegę dalej.
jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. Co żeś tam zgubił? Wiwerna chyba. Co tam lata? Zdążyłem odsunąć. O, trochę miało. Czerwone zdobyliśmy. Możemy sobie... dużo to sobie nie weźmiemy. Już mam. Dobra, co tu jest ciekawego? Może chodziło mu o tę butelkę. Trzymaj. Korale koloru koralowego. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa. Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie! Jak nie gruchnie! Znikąd pojawiła się dziewucha! Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana! Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Była w stronę sierocińca. To może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi. A ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. No to idziemy. No. Idziesz czy nie idziesz? Jeszcze udobca. Zaraza. Na pół. Dobra.
Coś się zawsze może przydać. Bełty z przynętą. Nie chcę. Mało skuszy korzystam, nie lubię tego. Można sobie zrobić zawsze build pod kuszę. Tam się coś spowalnia, żeby czas się spowalniał, łatwiej było trafić, ale ja się to nie bawię. No idź! Teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty... To ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Ach. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Czy możesz doprowadzić mnie do jedźmy? Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie! Nie wolno! Nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła. A nóż, widelec, panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę. Chodź za mną. Co się wreszcie dzieje? Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Farszywy stwór, mówią, nie lubią go. To są kobiety na gobelinach. To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie, brzydki i na dodatek nie głupi. Przecież to się taki uchował. Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek.
Ciemna noc odrodziła się w pobliżu Sztygarów. Karm się nienawiścią i pogardą. Zniszcz bestię, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna noc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie Wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, obsołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruchaj się, kobieto. Podaj kawalerowi sztylet. A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy. Jest level i to mi się podoba. Dobra, i tyle co mogę powiedzieć, to jak pierwszy raz przychodziłem, to wybrałem jeden, że tak powiem, jedną drogę z tym zadaniem. Nie byłem zadowolony z zakończenia. Dlatego tym razem postawimy inaczej. Nie wiem, czy to od razu robić, bo to będzie już niedługo koniec pierwszego aktu. Mieliśmy tą kartę jeszcze wygrać. Tu mamy jeszcze dziady do zrobienia. Więc pójdziemy na dziady. Idziemy, odprawimy dziady. Siedzie gwinta, to mamy unikatową kartę do wygrania. Z karczmarza. To w Nowigradzie. Znaczy najgorsze jest, że kurwa nie mam tych kart. A, jeszcze punkt mam. Rozdamy sobie jeden punkt. Odblokował. Lepsza siła ataku. Nie lubisz sobie.
A się luda zebrało. Zaczekaj jeszcze. Co zaczekaj, no? Zaczekaj jeszcze. A, bo to o północy, dobra. I medytacja. Północ. Że to dziady trzeba odprawić. Witaj. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Zaczynaj. Ciekawe, czy ja mam olej na ubiór. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Postaram się. Czym jest żyć? No i muzyczka się odpaliła. Na, 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 na. Dobra. Eliksiry, oleje, jest na upiory. Sami wiecie. Krótką męką na tym świecie. To, co po nim następuje, każdy z nas sam jest. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy każdy powie. Czy gotowiście na spady? Burza psia krzyczy. Trzymajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Kto z was wiecznym błądzi razem nie opuścił się świata? Tego lekcji nas uznamy. Przysypamy. Zapominamy. Niechaj kąciel płonie. Po co on je wali? Ale to jeszcze nie koniec. Czy się mylę? Dobrze słyszę? Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie w żarze. Niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcu bójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. No, zabił własnego ojca. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mógł nam pomóc błąkanym duszą? Milcz! Nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! Odejdźcie stąd. Zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Źle się stało. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Biada nam. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Kontynuuj. Lecimy z tematem. Trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się.
Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Coś i krzemrze, coś i piska, ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Upiory! Święta ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! Czekaj, bo ja muszę znowu wziąć... Kurwa. No to nie było tak źle. Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamroz leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. Szukaj ciało guślarza. No właśnie, wracając do pani lasu, jeżeli... zrobimy inaczej niż kiedyś zrobiłem, to może Baron się nie powiesi. Taki był tego skutek. Nie mogłem Anny odczarować. No, ciekawe. Kurwa, jest strasznie daleko. Jest gdzie się tepnąć? No w sumie jest. Na się rodziniec. No wyłaź! Same się wyrzynają. Dobra, jak ja mam to znaleźć? Bardzo zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. No i git.
może jeszcze podejdziemy sobie na znacznik. Tu na Bagdach jeszcze kiedyś widziałem, pamiętam, było jakieś zadanie. Z tego co pamiętam. Gniazdo potworów jest. Stąd wychodzą utopce. Najlepiej wysadzić to miejsce. Najlepiej. Nic nie ma? No nic. Dobra, chyba jednak trzeba będzie tutaj przejść. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Zgaduję, że to ty wywiesiłeś w sztygarach zlecenie. Ano ja. Dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo kopę jaj zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Się rozumie. Zlecenie ma. Bywaj. Nie teraz, nie teraz. Ej! O kurwa! Na dwa strzały, super! Pięknie, pięknie kurwa, pięknie! Zajebiście! Aż mam zimną kawę. Kurde, będzie się pół godziny ładować.
cofnęła i tam to sobie idą. Masz może jakieś karty do kupienia? Kupujecie czy oglądacie? Aby pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Ale masz? O stary! Uuu! Panie! Mogę sprzedać. Może masz jakąś kartę do wygrania? Chcę grać. Muszę kurde pozbierać te karty, jeżeli mamy robić gwinta jakiegoś, nie? Ojej, tu u mnie kurwa takie gówno. Za mało wszystkiego. O, tutaj coś mamy. No to i tak jeszcze dalej za mało kart. Dawaj szybko. Takie słabe karty. Tego Foldesta jakbym zmienił na podwajanie tych, na ruch dowódcy, no to wtedy by było zajebiście. No nie chcę spasować. Dobra, podowalał mi tych swoich sługów. No myślę, że nie dobiję. Spasuj, gościu, spasuj. Zajebiście. 27. Oho, fajnie. 18 na 6. Wywali wszystkie karty, żeby wygrać. Zremisował. Dlaczego wygrał, jak mieliśmy po 18? Remis powinien być. To było nieuczciwe. Ojajaj. Inaczej. Kurde, mogłem tą szóstkę wywalić. Teraz będzie bitwa na karty. Nie no, ja mam 3. Nie powinien wygrać. Pewnie ma jakieś tą... czyste niebo? Coś takiego? Nie.
Właśnie to jest najgorsze, że nie wiem, czy ja z gościem grałem, czy ja z gościem nie grałem, bo od każdego kupca można wziąć jedną kartę, nie? Z wygranej. Wosk otrzymałem. No to już grałem z nim. Właśnie tego kurwa nie idzie sprawdzić. Tu jest drugi kupiec. Całą zakrwawioną i no właśnie nie ma. No właśnie nie ma tego kupca. Jak czosnku napchać każdy otwór, to zmora żadna nie podniesie. Zabijesz wszystkie potwory? Wszystkie? Nie można z nim gadać. Trudno. Z gardłem rozszarpanym, a krwi nie kropli. Co tam, guślarz, powiesz? Mądrik, czego wam trzeba? Potrzebuję kilku składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. Co masz ciekawego? Masz dużo recept. Znaczy, te recepty mogą mi się jakokolwiek przydać. O, jakaś droga tu masz. Biała mewa. No spirytusy się przydają, no. No glifów to ja nie chcę. Glify mi się najmniej przydadzą. Runiczne, nie. Recepty przydają mi się na jakieś eliksiry, a na kamienie runiczne to ja nie chcę. A co mogę zrobić w ogóle? Jest coś, co mogę zrobić? Odwary. Odwarów to jest od zarąbania. Musimy pozabijać najpierw te stworzenia, żeby mieć składniki od nich. No jest na razie nie. Olej. Jad wisielców mogę zrobić. Na humanoidy. Na przeklęte mogę zrobić. Na zwierzęta mogę zrobić. Kartacza nie mogę zrobić. Receptury mogę zrobić. To mogę zrobić w sumie. To tak naprawdę cały chuj. Nawet ja mam receptury na eliksiry. Nie mogę żadnych eliksirów robić. Dobra, zrób sobie jad wisielców. Na przeklęte sobie zrobimy. Zawsze jak znajdę jakąś recepturę na ulepszony, to sobie ulepszony mogę zrobić zawsze, nie? No, czarnej puchawki ulepszonej nie mogę zrobić, bo nie mam zwykłej. No i dobra. Trudno, nie to nie. Znalazłem paski ciało twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. On wróciłby po mnie. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedy będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko za pół darmo. O, zajebiście. To zobaczmy teraz. Czy masz dalej? Potrzebuję kilku składników eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. Gdzieś takie składniki egzotyczne mogą mi się przydać. Faktycznie za pół darmo. Wcześniej było za 99, teraz za 90. No to kurwa za połowę. To mi często brakowało, to wezmę. To mi się może przydać. Już nie mam pieniędzy. Już nie mam pieniędzy. Kurwa! Ja tego nie lubię. O, te stare dokumenty mogę mu posprzedawać w sumie. Grosze z tego jest, ale nie będzie mi zaśmiecało w ekwipunku. Dobra. Bywaj. Bywaj. Ech.
Panie lasu. Czy panie lasu robimy? Czy kurde to próbować robić dalej? Oto jest pytanie. Czy poszukiwania? Czy mamy właśnie... O, jest szkoła kota. Schematy ulepszeń pierwszego stopnia. Na 23 level. Rynsztunek kota. No kota ja lubię. Lubię kota, lubię. 17 level to jest tak... zbroja. To nie ma co nawet lecieć czy zbierać tego póki co. Ponieważ i tak tego na razie nie założymy. To chyba nie ma sensu. Poszukiwania nie. Zlecenia wiedźmińskie. No możemy robić. Zawsze trochę level pójdzie w górę. Może sobie jedno zróbmy, co? Na 6. Potwór z lasu. Welem. Zróbmy sobie potwora z lasu. Strasznie kuźwa daleko. Tak, wpierdalam dzień w dzień. Uwielbiam korę z drzew. W sumie te zadania poboczne wybraliśmy. No tu jest tylko coś jeszcze. To jest jakieś miasto chyba. Nawet, co? Jest takie małe. Tu to na razie nie ruszamy tego. Tutaj. To co, drzewo wisielców. Kto? Tylko ty? Nie dajcie mu odetchnąć! Taki achievement do zdobycia, 10 udanych kontrataków pod rząd. Jakoś nigdy tego nie zrobiłem. Najlepiej na gościach starszy robić, ale zawsze przy 8 mi się nie udawało. Panie, czy to do ciebie? Czego chcesz? Zadania. Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem. Siedzi jakieś kudłate chuj wie co w lesie i napada na każdy jebany transport, jaki dojedzie gościńcze. Kończą nam się już bełty, strzały, prowiant. No niedobrze jest. Wysłałem paru ludzi, żeby zobaczyli, co się dzieje i nie wrócili. Sprawa jest prosta. Przynieś mi łeb tej mędy, to dostaniesz złoto. Tyle, co w ogłoszeniu stoi. Targować się nie będę, kwatery mi z więcej nie wyda. Ale mogę od siebie dołożyć glejt, z którym przejedziesz przez pontan. To jak, stoi? Uczciwa oferta. Zobaczę, co da się zrobić. No dobra. O! Szukasz kłopotu? Ten nasz pobladł z głodu. Miejsce transportu.
niedaleko. Dobry, czym wy jesteście? Algulami. Zrobione. Ślady pazurów, tępych zębów żerowały tu trupojady, ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. Wszystko zrabowane. Albo ktoś zwędził ładunek już po ataku potwora, albo nasz potwór kolekcjonuje militaria. Ślady stóp. Ktoś przeżył, albo potwór jest humanoidem. Chujnoidem. Rany jak od pazurów, a to strzała ułamana tuż przy ciele. Coś tu śmierdzi. Trzeba pójść za śladami. No to idziemy. Zobaczymy, co to będzie. O, ile utopców. Warto się tu rozejrzeć. Ale go przeciąłem. Jeszcze kroka, będziesz miał dodatkową dziurę we łbie, Dwan. Czego tu szukasz? Kojatel? Muszę porozmawiać z twoim przywódcą w ważnej sprawie. Nie ufam ci. Domyśliłem się, kiedy zacząłeś mierzyć do mnie z łuku. Ciągle trzymasz mnie na celu. Nie zrobię nic głupiego, możesz być pewien. Pewien będę dopiero, jak oddasz mi broń. No dalej, miecze. No na pewno. To zaprowadzę cię do Vernosiel. Vernosiel? No to nie mogę. Na to się nie mogę zgodzić. Błąd. Ostatni, jaki popełniłeś. Epe! No dalej. Kurwa, jak one mnie dziabią. Oj, po jajcach dostałeś. Vernosiel. No i na co wam to było? Ja mówiłem grzecznie. Nie, to nie. Jakiś miecz wziąłem, nie wiem, po cholerę. Co oni tam mieli? Obrażenia niby lepsze. No ale taki zwykły. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Nie. Jeszcze 200. Dziki pies.
Gdzie jesteś, panie kapitanie? No, wreszcie jesteś. Dorwałeś tego potwora? Nie było żadnego potwora. Na konwoje napadały elfy z komanda Skojatel. Masz, to i wiewiórcze kity. Skojatel, powiadasz? A myślałem, że już żeśmy wybili te szkodniki do ostatniego. Że nie ludzie zmądrzały. No, to trzeba będzie ich usadzić. Zrobi się spis długouchych w okolicy, powiesi co dziesiątego, to się uspokoi. Z pewnością. Na pewno. Widzę, że myślimy podobnie. Swój chłop z ciebie. Masz to obiecane złoto i glejt. Szerokiej drogi. Dobra. Myślę, że to jest dobry czas, żeby przerwać grę. Nie mogę zapisać w tym momencie. Rydański glejt. Dobra, teraz chyba mogę. No i dobra. Za tydzień to chyba w niedzielę nie będzie Wiedźmina, dlatego że no pracuje, tak? Pracująca jest niedziela. Ale niedługo będę miał urlop, więc będziemy śledzić częściej. Co drugi dzień może. Mam też swoje gierki do przejścia. Zobaczymy póki co, na razie. Kończymy to. Trzymajcie się.